Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek SnowRunner. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym spróbujemy zrobić sobie kolejną misję. Kolejny most trzeba ogarnąć. Tym razem dostarczyć musimy tylko dwie deski, ale różnica będzie polegała na tym, że no dzisiaj to już te deski ogarniemy tutaj na tej mapie Wyspowe Jezioro. Nie będziemy nigdzie indziej jechać. Zostawimy sobie tutaj przyczepę, bo nie ma sensu jej targać. I generalnie musimy tutaj do punktu tartacznego najpierw dojechać. W związku z tym, no ze względu na fakt, że ja nie znam tej trasy, to ja sobie pozwolę tutaj oznaczyć, jak mniej więcej miałbym jechać. Przy okazji poznamy sobie tutaj tę drogę, ponieważ tędy jeszcze chyba... A nie, no już chyba jechałem. Jechaliśmy, tak? Podczas odkrywania chyba tej mapy, z tego co pamiętam. No dobra, widzę, że nie będzie łatwo. Ja teraz tak się zastanawiam, czy to jest dobre posunięcie, żeby tutaj jechać. Chociaż, no dobrze, no spróbujmy, zobaczymy. No, ryzyk fizyk, jak to mówią, tak? Tajga ma błotne opony, także może sobie jakoś poradzimy, a jeżeli nie, no to będzie lipa. Jedziemy, moi drodzy. Musimy się obrócić. Ja sobie tutaj tę naczepę zostawię. Tę przyczepę, przepraszam bardzo. Żeby nam nie zawadzała. Mamy 189 litrów. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. 330 mieliśmy i spokojnie ogarnęliśmy misję poprzednią. Natomiast tutaj no zobaczymy, jak będzie. Tak jak powiedziałem, tajga jest rewelacyjna tutaj, jeżeli chodzi o takie tereny. Natomiast tereny już takie bardziej podmokłe, to niekoniecznie. Ale tu mieliśmy most, więc dobrze. Oj, oj, oj. Uuu, poszło nieźle. No, trzeba być ostrożnym, kochani. Trzeba być ostrożnym. O, ładnie przywaliliśmy. Także tutaj nie ma co się spieszyć z tego, co widzę. No dobra, mamy nieco pod górę. Leżą tutaj te kłody nie bez przyczyny, ponieważ innym autem moglibyśmy się, takim flitstarkiem, może byśmy się zaryli, kto wie. Aczkolwiek tajga jakoś sobie radzi. Ciekawy jestem, czy Pacyfik też by sobie poradził. O kurczę, to już 179 litrów? O mój Boziu. No to ładnie. Ilunia, bo my tutaj mieliśmy zakręcić. No, to jest właśnie moje gapiostwo. Dlatego ustawiam znaczniki, bo tak to mówię, jak ja się zagadam, to ja bym jechał prosto i tylko bym gadał, nie? Kierowca bombowca. No dobrze. No, nie mówcie, że uderzyłem tutaj w ten słup, no. Przecież przejechał bokiem. O, tutaj było nieciekawie. Może sobie podniosę lekko tę kamerę, bo widzę, że małe problemiki tutaj mam. Co chwila w coś uderzam. O, zobaczcie, tam chyba skałcik jest w wodzie, z tego co widzę. Można by go wytargać. Czyżby to była jakaś misja, żeby to, ten pojazd wytargać, czy po prostu to jest znajdźka? Chyba misja, słuchajcie. No to zobaczmy. Zobaczmy tę misję, moi drodzy. Jak to wygląda. Pokaż zadanie. Łowca i samochód. Aha, no tak. No, my tutaj mamy. W zeszły weekend poszedł na polowanie i ostro wkleił auto na bagnach. Aha. Wiecie co? To jest bardzo kuszące. Tylko pytanie brzmi, gdzie byśmy mieli... Na parking myśliwego mamy dostarczyć. Gdzie to jest? Gdzie jest ten parking myśliwego? Myśliweczku? Parking myśliwego. Kurczę, byłoby prościej, jakbym nie był ślepy. Łowca i samochód. A to jest chyba to. To wiecie co? Ja mam pomysł, bo zdaje się, że to jest właśnie to. Naczepa burty boczne. Tak, to zdaje się, że to jest chyba to.
Tutaj mamy punkt tartaczny. No dobra. Bo nigdzie indziej nie widzę, gdzie byśmy mieli ten wóz dostarczyć. Dobrze. Słuchajcie. Skoro jesteśmy tutaj, to może się uda. Aczkolwiek, no sami zobaczcie. Jest jak jest. Podjadę tyłem. O, udało mi się go podczepić, więc fajnie. Uruchamianie silnika. Brak paliwa. To mi akurat nie przeszkadza. Ja go chcę po prostu wytargać. Bo takiego skałcika to Tajga spokojnie tutaj pociągnie. To nie jest problem. I zabierzemy ją do tego punktu tartacznego. Znaczy zabierzemy tego skauta do punktu tartacznego. Może sobie cisnąć tyłem. Mnie tam to nie przeszkadza. I najwyżej albo go zostawimy. O, co tutaj? Oj, no to panie kochany, co ty robisz? Jezu, zaraz z niego to nic nie zostanie. To wiecie co? To ja mam pomysł. Może go jednak przodem podczepimy, bo to... Jeszcze w niego walnąłem. Ale nie widać było, żebym w niego walił. Kurczę, Wladę. O, tutaj jest jeszcze, słuchajcie, jakaś misja. To od razu sobie ją weźmy. I chyba czas trzeba będzie z tego, co widzę, zmienić. Dobra, pokaż zadanie. Co to jest? Kontener towarowy. Duży ładunek towaru zapakowany na kontener towarowy i przygotowany do transportu w dowolnych warunkach. Może zawierać wszystko, od żywności do odzieży. Nie no, może niekoniecznie. To jest jakiś punkt załadunkowy chyba. Tak, zarządzanie ładunkiem. No tak. Dobrze. To nie o to nam chodziło. Wiecie co, ja zmienię czas oczywiście na naszą ulubioną godzinę 6. O, tym razem jakieś ostre to światło jest. Zazwyczaj mieliśmy fajne światełko o tej godzinie. No dobra. Podjedźmy tam do niego. Zaczepimy go. I przodem pewnie powinno się już udać na luzaku. Ach, za pierwszym razem było fajnie, podczepił, a teraz to tak. To sami widzieliście. No dobra, tutaj będzie mały problem, bo ja nie wiem, czy ja się z nim obrócę, mam nadzieję. Na 50 razy, ale pewnie go znowu tam wyłomoczę. Zobaczmy, czy on się będzie turlał, czy nie. Pomalutku. Oj, no pomalutku. No, dawaj. Dobrze, udało się. Jedziemy dalej, moi drodzy. Ale to niespodziewanka była. Boże, cały poobijany ten samochodzik jest. Żeśmy go tam wyobracali i to ostro. Ale była jakaś śmiechawa, nie? Była przygoda. I to jest najważniejsze. No dobra, my sobie tutaj przejedziemy. Noż, ludzie kochani. To już wolniej. O, masz, następny. Tu jakieś dziurska są, słuchajcie. Przecież to nie sposób tego zauważyć. No naprawdę trzeba, moi drodzy, ogarnąć koniecznie podwyższone zawieszenie. Oj. Tajguniu, kochana. Przecież ty potrafisz. Wszyscy w ciebie wierzymy. No dawaj. No nie jest tu zbyt przyjemnie, trzeba przyznać. Scout to w ogóle tam... No dobra. I gdzieś go tutaj sobie zostawię. 134 litry paliwa. No, trzeba będzie, myślę, że skorzystać z uprzejmości Pacyfika niedługo. I się dotankować. Scoutcika zostawię tu. A my sobie, moi drodzy, zabierzemy dechy.
i zrealizujemy nasze dzisiejsze zadanie. Deski, 2 sztuki. Proszę bardzo. I oczywiście tylko sobie... tylko sobie tutaj zmienię śledzenie. I teraz tak. Moglibyśmy przejechać tędy. Aczkolwiek nie jestem przekonany, jak to się skończy, bo zobaczcie, jak wygląda tutaj droga, której praktycznie nie ma. Tu są same mokradła. Z drugiej strony, jechanie tu naokoło, no to takie, wiecie. I co tutaj teraz wybrać, moi drodzy? Słuchajcie, myślę, żeby było ciekawiej, to zrobimy taką małą kombinatorkę. Spróbujmy pojechać tutaj, jakoś tą drogą, teraz tędy, może, jakoś się przedrzemy, później tu. Tutaj to już powinno być na luzaku. Tu będzie ciężko. O, coś takiego, pyk. No i tutaj jakoś dotąd, nie? I dalej to się zobaczy. Kicamy, słuchajcie. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana albo szamponu, jak kto woli. Różne są preferencje. Natomiast my chcemy, po pierwsze, zrobić misję w miarę sprawnie. Po drugie, niech będzie jakiś tutaj element przygody. O kurde, a tutaj to ten element przygody to taki jest, powiem szczerze, konkretny. No dobra, to zaczepmy się gdzieś. Może niekoniecznie tam. Aha, widzę, że ty to tutaj cały czas jesteś zaczepiony. Dobra, może o tę kłodę. Zobaczmy, co nam to da. Okej, daje nam to tyle, że jakoś się tutaj możemy poruszać. Chwilunia, bo to... aha, no tak, no my to tam musimy kicać. Dobrze, teraz gdzie by się można było zaczepić? Aha, o te kłodę teraz. No dajesz, panie. No, żeby tutaj któreś z tych prostych drzew wyhaczyć, to już będzie dobrze. O, może być i takie coś, to mi nawet odpowiada. Dobra, tu już nie powinno być problemu. Tutaj mamy drzewo. Dalej może być jedynie problem. To teraz... no, o tamto drzewko bym chciał. Dobra, mamy ogarnięte. Ciśniemy. Zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, ale odbij trochę na lewo, panie, bo ja cię tam... no, ale na lewo? O co ty żeś się zahaczył? O coś się zahaczył. Czyżby o ten konar tutaj... no dajesz. No dobra, spróbujmy. Może do tego drzewa tutaj sięgniemy. Zaraz zobaczymy. No, co prawda nie sięgniemy, ale tutaj coś leżało, więc może się uda. No, wierzę w ciebie. Dajesz. Dajesz, tajgunia. O, tak konkretnie tajga się już tutaj pluska. Ale chyba... w tym momencie powinniśmy mieć już zasięg do tego dużego drzewa. A nie, jeszcze nie. O kurczę. No to powiem szczerze, że teraz to zostaliśmy tak trochę w niefajnej pozycji. Ale sprawdźmy. Oby po prostu tam mieć zasięg do tego drzewa, to już będzie ok. Co prawda można byłoby się jakoś tutaj wydostać. Spróbujmy. Może w ten sposób damy radę. Dobra. No, tylko to nie jest takie hop-siup, jakby się wydawało komuś. To mnie wciska tutaj w te drzewa. I nie chcę, żeby mnie przyblokowało. Aha. Oj, no dobrze, no ale nie poddajemy się. Dawaj, pani, dawaj.
No porysujesz się trochę, co prawda, ale... A, tu się przyblokowała. Dobrze. Może trochę odbije. O. I spróbujmy. No i przechodzi. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Malutko się jakoś tam ta nasza tajga posuwa, tylko... Ach, o co ty się zahaczyłeś? Dobra, no w tym momencie już nie mamy o co się zahaczyć. I jest mały ząb. Tam jest daleko. Czyżby trzeba było wezwać na pomoc Pacyfika? Albo co gorsza... Co gorsze, Azowa? Nie wiem, czy sobie tutaj by poradziły te pojazdy. Jakby tutaj stąd... Aha, tam by można było. Tylko, że my jesteśmy tu zaczepieni na froncie tego drzewa, więc... Między tymi drzewami raczej wątpię, żeby udało mi się przejść, ale... No, sprawdźmy. Jak to mówią, próba nie strzelba. Chociaż ciężko jest. A może się trochę... O, właśnie, może trochę wycofać. I do przodu to ciut. O, dobra. O, słuchajcie, powiem wam. Takie kombinacje alpejskie to kurczę chyba tylko u mnie. No nie, to jest zdecydowanie za ciasno. Prosto trzeba stąd jakoś się wydostać. A może właśnie, a może tyłem spróbować? No panie, właściwie to pani, bo to tajga. No, jeżeli by tutaj... Słuchajcie, bo do tyłu to ona idzie. Zobaczcie. I wcale nie czuję jakiegoś tutaj wielkiego stresu z tego tytułu. Przeorałem tutaj równo. Tu jest jakoś tak trochę płycej, wiecie? Tak mi się wydaje, że jest płycej. No dobrze, spróbujmy się może tyłem gdzieś zahaczyć. Gdzie by można było? Tutaj można. No to ciśniemy. Żeby tam dotrzeć do tego brzegu, jak najbliżej się da. Tutaj widzę, że też mamy jakieś konary, więc mogłoby się to powieść. O ile damy radę. Dobra, sprawdźmy dalszy punkt. Mamy to, proszę bardzo. Cyk. I teraz wykręć, paniusiu, w tę stronę. Oby gdzieś tutaj, albo do tego konaru, albo do tego drzewa. To już będziemy praktycznie uratowani. Bo tu już powinno być twardo. No i idzie tajga. Już teraz bez pomocy wyciągarki, słuchajcie. Ciśnie i to równiutko. Dobrze, dobrze. Ale tutaj rów zrobiła, niesamowite. No i teraz jedynie co, to pod górkę musi wyjść, ale tutaj to chyba może mieć mały problem. Więc bez wyciągarki może się nie obejść. Aczkolwiek spróbujemy. Spróbujemy o własnych siłach. Jeśli nie, to się wspomożemy. No tak to ja jeszcze nie wyjeżdżałem z wody. Dobra, może jednak się zaczepię tu o ten konar. Będzie lepiej. Bo to drzewo to wcale tak fajnie nie było. A teraz mamy dużo większe szanse.
Ryje się i to ostro. Ale wyjeżdżamy, słuchajcie. Mimo, że się ryje, to... Aha, wyjeżdżaliśmy. O co się zaczepił? Spokojnie, może ja zadecyduję jednak tutaj. No co jest? O co ty jesteś tam zaczepiona, że tak ci ciężko idzie? Dobrze, ja nie chcę, słuchajcie, tutaj naprawdę mieć problemów z tego tytułu. To zobaczmy, czy do przodu pójdzie. Do przodu tam coś tam idzie. Byle się obrócić, teraz się tylko obrócić, słuchajcie. Drzewo mi nieco przeszkadza, ale... Dobra, i do przodu. Ciśniesz, mała. Ciśniesz, poszła. Słuchajcie, jest. No. I bardzo fajnie. Ojojoj, kurde, sowa. No chyba się nie powiesiłaś. Ach, tutaj był ukryty pieniek. No widzicie, no. A co tutaj takie wielkie pole jest? Tutaj takie... To jest jakieś zadanie, czy co? Pokaż... zarządzanie ładunkiem. Wyposażenie wiertnicze. O, patrzcie, to można z kilku stron tutaj dojeżdżać. No i dobra, no i fajnie. Dobrze, jedziemy oczywiście dalej. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądała trasa. Tutaj widzę, że jest mostek, więc dobrze. To akurat fajnie, bo myślałem, że tu już będzie lipa. Ale widzę, że nie. Tylko trafić w mostek i nie zwalić się do wody, bo... Ach, tylko my... My tu powinniśmy inaczej pojechać, no dobrze. Trzeba będzie się tutaj przedostać. Myślę, że od lewej strony, bo tutaj jakoś tak wygląda... Wygląda to ciut lepiej i są drzewa. W razie W. Aha, i to by było na tyle. Aha, bo tutaj coś leży, rozumiem. Tu jest jakiś konar. Poczekajcie, dajcie zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Po tej stronie. Nie, no może jednak ogarnijmy to tędy. No tutaj, Gusia. Już jesteś praktycznie w domu. Nie przesadzaj. Jednak wyciągareczka must have. No, tylko się o nic nie zaczep, ja cię błagam. Bo to już naprawdę byłby... Wstyd, jeżeli byśmy na finiszu przerżnęli. Pomalutku jakoś tam, słuchajcie, skręcając lewo-prawo koła, posuwam się do przodu. W żółwim tempem. Albo w żółwim tempie, tak miało być. ale te milimetry pokonuję. Nie jest źle. No ciśnij mała, ciśnij. Jest dobrze. No tutaj najwyżej na finiszu to się możemy... Aha! Okej, no dobra, możemy położyć to drzewo. O, bo chodziło mi właśnie o to duże, ale że położyliśmy to tutaj, to... Może jeszcze będzie jakieś podparcie dla kół dzięki temu. Ale ja cię teraz, pani, to potrzebuję tak... Oj, ty nie zgarniaj tej gleby, słuchaj. Muszę się ciut cofnąć. I to nie wiem, czy to był dobry pomysł, moi drodzy, ale uwaga. Kurde, mam... Tu jest naprawdę bardzo, bardzo wąsko. ...48 litrów paliwa mi zostało, no ale to już jesteśmy praktycznie w domu. Gdzie by się zaczepić, żeby było dobrze? Aha, ją gnie... O, dobrze. Tak. I się wyprostuj teraz. No i ciśnij. No! Maleńka! Jesteś super, naprawdę. Most nad rozpadliną, rozładuj. No i zadanie, słuchajcie, wykonaliśmy, zajęło nam to 25 minut.
Most w końcu pozwolił nam działać tutaj sensownie i nie będzie tu już tak okropnie. O, kumasz? Okej. Okay. Aha, ropnie. Cholera, oni to mają. Bo wydobywamy tutaj ropę. Ale żart. W każdym razie dzięki. No, ja dziękuję za te marne 900 gotówy, no i punkty doświadczenia. Słuchajcie, no a my się żegnamy. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten odcinek. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. Subskrypcje, łapki w górę, mile widziane jak zawsze. Trzymajcie się. Pa, pa.